państwa Grupy Wyszehradzkiej są obecne we wszystkich aktywnościach zarówno Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej. Razem jesteśmy w operacjach, razem jesteśmy w misjach, razem budujemy nasze siły zbrojne według natowskich standardów. Najświeższym przykładem naszego wspólnego uczestnictwa będzie ćwiczenie Steadfast Jazz, które jest planowane na terytorium Polski i państw bałtyckich jesienią tego roku. Wszystkie nasze siły zbrojne Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier będą w tym ćwiczeniu uczestniczyły. Dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy od omówienia sobie naszych zadań, oczekiwań, trudności, kłopotów związanych z formowaniem Grupy Bojowej Unii Europejskiej wystawianej przez Grupę Wyszehradzką w pierwszym półroczu 2016 roku. You have heard the term smart defense in NATO or pooling and sharing in the EU, which primary aim is to put our resources together, provide more efficiency for less money. Zapewne mieliście Państwo do czynienia, słyszeliście Państwo o hasłach pooling and sharing oraz smart defense, czyli korzystanie ze wspólnej puli i inteligentna obrona. Generalnie tutaj rzecz polega na tym, żeby wykorzystać wspólnie środki, które mamy do dyspozycji w jak najlepszy sposób. And where should we start these initiatives better than with friends? I gdzież lepiej zainicjować taką inicjatywę niż wśród przyjaciół? I think this is very good example for every countries what is going on. I myślę, że nasza współpraca jest bardzo dobrym przykładem dla wszystkich innych krajów. And a very good example how need to use pooling and sharing among the EU countries. Jest bardzo dobrym przykładem na to, jak realizować w praktyce hasło pooling and sharing, czyli wspólnego wykorzystania środków w ramach państw Unii Europejskiej. V4 Group 2016 will be one of the trademarked of Visegrad Group. Grupa V4 w roku 2016 będzie jednym ze znaków firmowych Grupy Wyszehradzkiej. We would like to build this group from our own capabilities and possibilities, but we are open for other countries to join us. Oczywiście będziemy budowali zdolności tej grupy, polegając na naszych własnych możliwościach. Niemniej jednak jesteśmy otwarci na współpracę innych państw. Na dzień jutrzejszy zaprosiliśmy szefa Sztabu Generalnego Ukrainy, który dołączy do nas i będziemy wraz z nim omawiać możliwe obszary współpracy między siłami zbrojnymi Ukrainy a siłami zbrojnymi naszych państw.